Dobry wieczór Państwu. Dzisiaj temat zamawiany z Waszych komentarzy. Dotyczy on miejsca, które mamy zapisane w przypowieści Salomona 26, 4 i 5 werset. Przeczytam najpierw z wersji według Towarzystwa Biblijnego, tak zwana Brytyjka. Nie odpowiadaj głupiemu według jego głupoty, abyś i ty nie upodobnił się do niego. Odpowiedz głupiemu według jego głupoty, aby się nie uważał za mądrego. Ten fragment jest powtórzony w Nowym Testamencie w Tytusa 3 rozdział 9 i 10 werset. Więc ma on swoją wersję przytoczoną przez apostoła Pawła. Może najpierw krótki komentarz co do słowa kluczowego, jakim jest tutaj słowo głupi. Słowo głupi jest w przypowieściach użyty jako tłumaczenie na polski trzech różnych słów hebrajskich, być może więcej, ale te, które ja wziąłem pod uwagę, zauważyłem, to są trzy. Pierwsze z nich to jest avil. I to słowo avil znaczy po prostu słaby. Mamy wtedy taką osobę, która jest głupia w pewnym sensie, częściowo ze swojej winy, ale to wynika z jej słabości, ta głupota. Czyli ma braki intelektualne. Jest to osoba, która być może zaniedbała edukację, jak była młoda. Być może ktoś ją uczynił nałogowym pijakiem, albo sama uczyniła się narkomanem i teraz ma kłopoty z kontaktowaniem. Tego typu osobnik, avil, słaby. Drugie słowo to jest kesil. Kesil to jest słowo, które jest spokrewnione z takimi określeniami jak gruboskórny, kesil, gruboskórny, tępy. Tępy, odporny na prawdę. To jest taki człowiek zatwardzający się na argumenty, nie przyjmujący argumentów, nieważne, czy pochodzące z randomowego źródła, tak jak o mnie ktoś powiedział, nie będzie mnie o Słowie Bożym uczył jakiś randomowy koleś z YouTube'a. No więc ja jestem randomowym kolesiem z YouTube'a. I oczywiście nie mam żadnego autorytetu. Autorytet ma Słowo Boże, więc nie przyjmuję taki osobnik argumentów ani od randomowego kolesia z YouTube'a, ani od autorytetów takich jak Słowo Boże, które są bezdyskusyjne. Taka osoba po prostu szuka wymówek. Jest to tępy, odporny na prawdę. Jeżeli argument logiczny przedstawi mu oślica, tak jak Bileamowi, to ją stłucze kijem i będzie uważał, że no skoro oślica to głupia, to co ona może mądrego powiedzieć, nawet jeśli powie mądrze. No a jeżeli mądry człowiek powie, albo autorytet niepodważalny, to wtedy taki osobnik raczej będzie próbował to obrócić śmiech albo twierdzić, że to należy interpretować w innym świetle i tak dalej, i tak dalej. Więc tego typu kesil, osobnik, to jest gruboskórny, tępy, odporny na prawdę. Mamy też nabal. Nabal, trzecie słowo określające głupca, to jest taki zaciemniały osobnik, wulgarny, zły człowiek, oddający się złu. No i to niestety jest każdy z nas przed narodzeniem na nowo. Każdy, kto na własną drogę zboczył, jest Nabalem. Naturalny, nieodrodzony w ciemności, z zaciemnionym umysłem. Czyli jeśli mamy do czynienia z osobnikiem, który jest nienarodzony na nowo, to jest właśnie odpowiednik Nabal, najlepiej określający go. Czyli Avil, Kesil, Nabal. I w tym miejscu, czyli w przypowieściach 26, wersety 4 i 5, jest słowo kesil.
które ma numer Stronga 3684. To słowo kesil, jak już mówiliśmy, gruboskórny, tępy, odporny na prawdę. Teraz zrobię przegląd kilku przekładów, które nam po prostu pozwolą lepiej zrozumieć ten fragment. Jest to w kilku przekładach. Teraz przeczytam z takiego katolickiego przekładu edycja paulińska 26:4-5. Nie odpowiadaj głupcowi według jego głupoty, abyś się nie upodobnił do niego. Odpowiedz głupcowi według jego głupoty, aby nie wydawało mu się, że jest mądry. Czyli dokładnie podobny wyraz jak w Brytyjce. Teraz przekład ekumeniczny. Czyli 26 rozdział, 4-5 werset. Nie odpowiadaj głupiemu według jego głupoty, abyś nie stał się do niego podobny. Odpowiadaj głupiemu według jego głupoty, aby nie uznał się za mądrego. Więc w tym ujęciu generalna zasada jest taka, jeśli nie chcesz być głupi, to uwierz Pana Jezusa, a będziesz zbawiony, a staniesz się mądry. I teraz Biblia Gdańska. Biblia Gdańska 26:4-5 werset. Nie odpowiadaj głupiemu według głupstwa jego, abyś mu i ty nie był podobny. Odpowiedz głupiemu według głupstwa jego, aby się sobie nie zdał być mądrym. Następnie Zarębianka, czyli tak zwane Pismo Święte Starego i Nowego, wydane przez Ewangeliczny Instytut Biblijny. Jest to przekład dwuosobowy Anny Haning i Piotra Zaręby. Dominującą część tłumaczył Piotr Zaręba, dlatego Zarębianka. 26:4-5. Nie odpowiadaj głupiemu według jego głupoty, abyś równym jemu nie stał się i ty. Odpowiedz głupiemu według jego głupoty, aby nie uznał, że jednak jest mądry. To, że cytuję z któregoś przekładu, wcale nie znaczy, że uważam go za rekomendowany. Jedyne rekomendowane przekłady, które ja tutaj Państwu zalecam, to jest Biblia Brzeska, Biblia Gdańska, Uwspółcześniona Biblia Gdańska, Zrewidowana Biblia Gdańska i jeszcze mamy Biblię Warszawską, która jest jedynym ekumenicznym przekładem współczesnym, który mogę zarekomendować, czyli tak zwana Brytyjka. I teraz 26 rozdział przysłów z UBG, z Uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej. Nie odpowiadaj głupiemu według jego głupoty, abyś i ty nie był do niego podobny. Odpowiedz głupiemu według jego głupoty, aby nie był mądry we własnych oczach. Czyli podobna wymowa jak poprzednich przekładów. I z polskich przekładów ostatni to jest Biblia Brzeska. Moim zdaniem najdokładniej i najjaśniej wyraża, o co tu chodzi. I moje wytłumaczenie będzie szło w tym kierunku, w jakim tu mamy. Czyli nie swarz się z szalonym wedle szaleństwa jego, abyś nie był przyrównan jemu. Każ szalonego z szaleństwa jego, aby się snać sam sobie mądrym nie zdał. Więc tutaj widzimy jednoznacznie. Po pierwsze, nie kłóć się. Nie kłóć się. Po prostu zasada sztywna. Nie kłóć się. Nie zajmuj się tym, co ten szalony ma do powiedzenia. Nie swarz się, to jest właśnie słowo na współczesny język polski. Nie kłóć się. Nie kłóć się z głupim wedle głupstwa jego, abyś nie był przyrównan jemu. Szalony, tak? Czyli
Tępy, gruboskórny, odporny na prawdę. Szaleństwo. Szaleni giną. I no, wiemy ze Słowa Bożego, że najlepszym lekarstwem na głupiego są rany zadane do krwi. Oczyszczają głupiego krwawe rany. I to możemy wielokrotnie zobaczyć w Słowie Bożym. I tutaj jest piąty werset. Każ szalonego z szaleństwa jego, aby się znać sam sobie mądrym nie zdał. Więc mamy do czynienia z osobnikiem, który jest chętny do przeciwstawiania się prawdzie, odporny na prawdę, tępy, gruboskórny. I nie kłóćmy się z nim. To nie jest nasza rola. Po prostu jeśli zobaczymy, że to jest człowiek, który jest odporny na prawdę, tępy, gruboskórny, po prostu przedstawiliśmy mu fakty i uprzejmie podziękujmy za poświęcony nam czas. Życzmy wszystkiego najlepszego, jeżeli jest taka możliwość. Oddajcie takiego szatanowi na zatracenie ciała. No bo jeżeli on nie chce przybliżyć się do prawdy, to wszędzie poza prawdą jest fałsz, czyli jest w dziele, w rękach szatana taki człowiek. To nie chodzi o to, że ty go jakoś gdzieś wysyłasz, on po prostu już w tym fałszu trwa i w tym fałszu jest zanurzony. I po prostu nie przyciągaj go już na siłę do prawdy, nie swasz się z nim, nie kłóć się. On wybrał. I trzeba ten wybór szanować. I teraz nie swasz się z szalonym wedle szaleństwa jego, abyś nie był przyrównan jemu. Dokładnie, jak pamiętamy apostoł Paweł, jak zeznawał, to powiedział, nie przyłapali mnie na sporze z kimkolwiek. Na sporze, na kłótni, nie przyłapali go. Mógł tego użyć, bo jeżeli ktoś obserwuje twoją awanturę z głupim, to nie wie, czy to ty jesteś, czy on jest winny temu. Do kłótni trzeba dwóch. Jeżeli dochodzi do kłótni, to do kłótni trzeba dwóch. A Słowo Boże mówi dla chrześcijan, wszystkim niech znana będzie wasza łagodność. I Pan blisko. Mamy o tym napisane w liście do Filipian, 4 rozdział. Wszystkim, nie tylko przyjaciołom ma być znana twoja łagodność, ale wszystkim ma być znana twoja łagodność. Nie tylko w niedzielę na zgromadzeniu ma być znana wszystkim twoja łagodność, ale twoja łagodność ma być znana wszystkim wszędzie. I to jest bardzo wymagające i bardzo trudne. Łagodny język łamie kości. I na pewno każdy z nas, zwłaszcza ja, nieraz złamałem tą zasadę. I bardzo żałuję każdego razu, kiedy dałem się sprowokować, bo wtedy Słowo Boże mówi, że jestem przyrównan temu szalonemu. No dwóch idiotów się dobrało i się okładają argumentami. Nie ma to najmniejszego sensu. Jeżeli widzisz, że masz do czynienia z tępym, odpornym, naprawdę gruboskórnym osobnikiem, kesil, daj spokój, odpuść sobie. I tego uczy nas 4 werset. Niestety, czasami jest sytuacja taka, że ten kesil jest twoim podwładnym albo jesteś na odpowiedzialnym stanowisku i tu nie ma równych stanowisk, tylko masz władzę nad tym kesil, nad tym głupim, nad tym szalonym, nad tym tępym, odpornym naprawdę osobnikiem gruboskórnym. Może to jest twój syn, może to jest twój podwładny w pracy, może to jest twoja córka. Może to jest twój uczeń w szkole. No to wtedy jest 5 werset. Każ szalonego z szaleństwa jego, aby się znać sam sobie mądrym nie zdał. To nie są równoległe sytuacje. Jeżeli jest poziom równy, czyli równy z równym, wtedy może być awantura i ty masz z tej awantury zrezygnować. Wtedy może być kłótnia i ty z tej kłótni rezygnujesz. Ale jest też sytuacja, kiedy jest brak równości.
Ty jesteś nad tym głupim. Ty masz władzę, odpowiadasz za porządek. Ty masz władzę nad tym głupim. Jako nauczyciel, jako przełożony w pracy, jako ojciec, jako matka. I wtedy takiego kesil masz ukarać, bo jesteś zobowiązany do tego. Karz głupiego według głupoty jego. Aby się sam sobie mądrym nie zdał. Jesteś autorytetem i masz obowiązek karać zło. Głupota jest złem pochodzącym z serca człowieka. I tak jak mówiłem, ten werset jest przytoczony w Nowym Testamencie. Oczywiście ten przekład nowotestamentowy jest przez Ducha Świętego przytoczony taki, jaki ma być i jak ma brzmieć dokładnie jeden do jeden według myśli Bożych na czas Nowego Testamentu. To jest Tytusa, 3:9-10. A głupich rozpraw i rodowodów i sporów i kłótni o prawo albo o zakon unikaj. Są bowiem nieużyteczne i próżne. A człowieka, który wywołuje odszczepieństwo, po pierwszym i drugim upomnieniu unikaj. W Kościele nie mamy możliwości kogoś ukarać, zbić, spalić na stosie, wypatorzyć, łamać kołem. Nie. Nie ma takiej władzy, nie ma też takiej potrzeby. Natomiast możemy go unikać. I to jest kara, jaką stosujemy w stosunku do takiego kesil. Czyli jeżeli widzimy osobnika, który się spiera o rodowody, czyli próbuje na przykład sprawdzać, czy ty w trzecim pokoleniu jesteś Cyganem, albo Żydem, albo Chińczykiem, albo Marsjaninem, albo Reptilianinem, czy nie wiem, kim jeszcze mógłbyś być, to tego typu osobnika po prostu masz tutaj unikać, tak? A głupich kłótni unikaj. Unikaj tych kłótni, takich głupich tematów. Czy na przykład masz jakiegoś kolesia, który jest antyszczepionkowcem? Unikaj. Albo jest zwolennikiem jakiegoś typu lekarstw, uważa, że jakieś homeopatyczne bzdury są ważne na tyle, żeby na gruncie chrześcijańskim się do tego odnosić. Unikaj. Albo tutaj mamy spory i kłótnie o prawo. No przecież wiadomo, że prawo, w ogóle chrześcijanie nie są pod prawem, nigdy nie byli pod prawem i nagle ktoś wyskakuje i zaczyna się o zakon kłócić. Czy na przykład słuszne jest, żebyśmy w środę mieli zgromadzenie o 18, skoro wiadomo, że człowiek 6 dni robić ma, a więc zaczyna od 6 rano do 18, to na 18 nie zdąży na zgromadzenie, prawda, bo musi pracować. No jest to typowy bełkot o zakon. Bełkot taki zupełnie bez sensu, bo chrześcijanie nie są pod zakonem, mogą mieć pracę, w której pracują jeden dzień w tygodniu, jeden dzień w miesiącu, jeśli są ekspertami, jeden dzień w roku. Ktoś może być biegłym rewidentem i uczy się intensywnie, nabiera uprawnień i potem badanie ksiąg ma zintensyfikowane w pierwszych 2 miesiącach roku. Jeżeli nie jest łapczywy na kasę, może mieć 12 miesięcy podzielone w ten sposób, że 2 miesiące pracuje, a 10 miesięcy ma wakacje za te zarobione pieniądze. Nic nie robi takiego zawodowego, tylko może się oddać ewangelizacji, może pracować dla Pana Jezusa. I tego typu osobnik jest całkowicie przez zakon potępiony, bo zakon mówi 6 dni robić będziesz i masz wstać do pracy na tyle, żeby już o 6 rano być w pracy i kończysz pracę o 18. Żadnego lenienia się, żadnego siusiu po drodze i żadnych kanapek, żadnej przerwy na papierosa, żadnych tego typu rzeczy. I pracujesz 6 dni w tygodniu według zakonu, czyli od niedzieli do piątku.
bez żadnych szczególnych przerw. Więc jeżeli byś chciał taki zakon prowadzić, no to 6 dni robić będziesz. Dni, a noce są od spania. Więc jak masz takiego wariata, który właśnie jest tępy, odporny na prawdę i gruboskórny i próbuje to na grunt chrześcijański przenieść, gdzie wiemy, że chrześcijanie nigdy nie byli pod zakonem, nie są pod zakonem, nie muszą 3 razy w ciągu roku chodzić z pierwocinami do świątyni jerozolimskiej, bo zakon tego wymagał. Jeżeli nie jesteś w stanie najmniejszej rzeczy zrobić, to nie jesteś w stanie niczego zrobić. I teraz, jeżeli mamy głupie rozprawy i rodowody i spory i kłótnie o zakon, mamy tego unikać. Są bowiem nieużyteczne i próżne. Próżne, czyli puste, nieużyteczne, czyli nie ma z nich żadnego pożytku. A człowieka, który jednak te rzeczy ciągle wraca do nich, tak? Ciągle dyskutuje, wywołuje rozłamy na tej podstawie, odszczepieństwo po pierwszym i drugim upomnieniu unikaj. Masz po prostu takiego człowieka, jak go złapiesz na tego typu działaniach, unikać. Nie jesteś od tego, żeby go wykluczać ze zboru, jak Diotrefes, nie. Jeżeli to jest człowiek, który jest bratem w Panu, jest narodzony na nowo, jest chrześcijaninem, ale mu się zdarzyło w to, że wpadł w jakąś kolejne typu jakiś ruch antyszczepionkowy albo różdżkarstwo, albo jakieś takie nosi dziwne czapki, nie wiem co tam może jeszcze być i próbuje na siłę innych tym zarazić, no to wtedy masz do czynienia właśnie z człowiekiem, którego po pierwszym i drugim razie unikaj. Oczywiście, jeżeli on będzie trwał w tej głupocie dalej, no to za chwilę drugi brat się będzie unikał go, trzeci, czwarty, szósty. No i będzie trzeba być może kiedyś tą karność wykonać w postaci tego, no co robimy z Judkiem. On już jest, wszyscy go unikamy, wszystkie 90 osób ze zboru go unika, na konferencjach wszystkie 250 osób go unika. No i co? Coś trzeba z fantem zrobić, tak? To wtedy już wiadomo, że tego typu rzecz oznacza, że ta społeczność jest przez trwanie w tym grzechu, przez tego człowieka po prostu jest całkowicie złamana ta społeczność, nie ma śladów po tej społeczności. Natomiast jeżeli okazało się, że ten człowiek próbował ciebie nawrócić na przykład na antyszczepionkostwo, i ty go zacząłeś unikać i on się zastanowił nad tym, że no przecież to nie mogę brata zatracać z powodu tego, że mam jakieś dziwne pomysły. No to w tym momencie, jeżeli masz takiego człowieka, którego zacząłeś unikać, a on się zastanowił i z innymi nie złamał tej społeczności, no to po pewnym czasie może być nawet możliwe przywrócenie społeczności między wami. To tak jak z trądem, nie rozszerza się plama. Ty zauważyłeś plamę, ale ta plama jest stała, nie rozszerza się. Albo po prostu później może nawet zniknąć się. Ten człowiek zastanowi, nie warto gadać o bzdurach z wierzącymi. Po to się spotykamy na gruncie śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa, żeby się radować sprawami niebiańskimi. I żeby zajmować się tylko i wyłącznie tym, co dotyczy osoby Pana Jezusa. Tak naprawdę twojego życia na ziemi nie starczy do tego, żeby poznać Pana Jezusa na tyle, na ile możesz. A to oznacza, że zajmowanie się jakimkolwiek innym tematem jest stratą czasu. Zajmuj się tylko i wyłącznie osobą Pana Jezusa Chrystusa. I to naprawdę jest temat, który starcza na wieczność. A zajmowanie się bredniami nie ma najmniejszego sensu. Więc jeżeli teraz mamy już ten fragment, to nie swasz się z szalonym wedle szaleństwa jego, abyś nie był przyrównan jemu, jeśli jest to sytuacja równy z równym. A jeśli masz autorytet nad takim osobnikiem,
Każ szalonego z szaleństwa jego, aby się snać sam sobie mądrym nie zdał. Kluczowa rzecz jest w tym, żeby nie być właśnie głupim, który rzekł w sercu swoim, nie ma Boga, bo tego typu postawa jest nazywana głupotą. I tylko w Panu Jezusie jest zbawienie, tylko w Panu Jezusie jest ratunek przed należną Tobie karą piekła wiecznego. Przyjdź do Jezusa jeszcze dzisiaj, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś. Pan Jezus bez wymówek Cię przyjmie, bo powiedział: każdego, kto do mnie przychodzi, nie wyrzucę precz. Możesz przyjść dzisiaj do Pana Jezusa z wyznaniem swoich grzechów i Bóg obiecał, że jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Pamiętaj, jeśli będziesz miał choć jeden nieprzebaczony grzech, to pójdziesz na wieczną zagładę do jeziora ognistego, gdzie każdy, kto tam trafi, będzie dręczony dniem i nocą na wieki wieków, na zawsze. I każdej chwili będzie doskwierał takiej osobie ogień i siarka i robak. Ich nie umiera, takie są określenia, to są bardzo poważne sprawy. Natomiast jeśli przyjdziesz do Pana Jezusa, to On cię bez wypominania zbawi, uratuje, bo Pan Jezus Chrystus umarł na krzyżu Golgoty i umarł za wszystkie twoje grzechy, za każdy grzech umarł za ciebie. I jeśli przyjdziesz do Pana Jezusa, to sprawiedliwość Pana Jezusa będzie tobie przypisana, będziesz usprawiedliwiony przez wiarę. A jeśli ty będziesz usprawiedliwiony przez wiarę, to znaczy, że wszystkie twoje grzechy zostały złożone na Pana Jezusa Chrystusa. I to znaczy, że On został ukarany w twoje miejsce, został zastępcą, zastąpił cię. Dziękuję za uwagę. Miłego wieczoru z Panem Jezusem. Czytajcie Biblię, Słowo Boże. Skrytka pocztowa 31 63 500 Ostrzeszów. Jeśli macie jakieś pytania, piszcie do mnie chętnie. Zastanowię się nad nimi. Jeśli będzie to materiał na odcinek, to go chętnie nagram. Jeśli będzie to coś, co mogę odpisać szybciej, to chętnie odpiszę. I jeśli nie macie Nowego Testamentu, chętnie się podzielę. Proszę wysłać SMS-a na numer 739-089-088 lub napisać na ten adres, który podałem wcześniej. Z Bogiem.